Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Converse Vlog. W tym odcinku witam was z mojej chatki narzędziowej, z mojego domku narzędziowego na działce. Obraz, który widzicie, jest to obraz mojego kącika wstydu. Walczę z tym kącikiem wstydu odkąd tylko pamiętam. W zasadzie odkąd ta ściana tu powstała, zaraz po postawieniu domku. Ale taki kącik wstydu miał również w starej altance. Po prostu jest to miejsce, gdzie składuję narzędzia. Próbowałem w jakiś tam sobie sposób te narzędzia zorganizować. Widzicie, nawet część tutaj wisi na wkrętach, na takiej tablicy. Ale jest to dla mnie niezadowalające, ponieważ tak, mam coraz więcej tych narzędzi. Za każdym razem używam paru narzędzi i nigdy nie odwieszam ich na miejsce. I jest to dla mnie dosyć problematyczne, ponieważ rzucam wszystko tutaj pod nogi w przejściu i jest wieczny bałagan. Dlatego dzisiaj postanowiłem ostatecznie rozprawić się z tym bałaganem i za pomocą kilku sprytnych rozwiązań zapanować nad tym bałaganem. Przy okazji przebrać narzędzia, które są już zużyte. Mam kilka takich narzędzi, które nadają się do wyrzucenia, ponieważ już są pouszkadzane w taki sposób, że nie da się z nich korzystać. I skorzystam z tej okazji, zrobię porządek. I mam nadzieję, że to rozwiązanie, które wykorzystam, pozwoli mi nie potykać się już więcej o wszystko, co leży tutaj w przejściu. Tu mamy wejście do chatki. Ale co, zacznę od wyniesienia narzędzi, żeby zrobić miejsce i nieco zamiotę tutaj, bo się zrobił mały bałagan. Cześć, tak jak obiecałem, z końcem marca zakończyłem konkurs, który ogłosiłem w tym filmie, który właśnie widzicie. W tym momencie przedstawię wam zwycięzców obu części konkursu. Także przechodzę do komentarzy. Ok. Pierwszy konkurs polegał na znalezieniu ukrytego hasła. Prosiłem, abyście wpisali jako odpowiedź w komentarzu minuty i sekundy, w których pokazują się poszczególne literki. Na ten moment i tylko jedna osoba dała radę odgadnąć hasło i za chwilkę wam pokażę, kto to był. Dokładnie, Agnieszka Garlińska. Także Agnieszko, gratuluję. Podeślij na mojego maila converscash@gmail.com dane, pod które wysłać tobie ten biohumus. Zapewniam, że ode mnie twoje dane nie wyciekną, także RODO i te wszystkie sprawy zachowane. A hasłem, jakie było w konkursie, był naturalny ogród. Także dziękuję. Druga część konkursu polegała na opisaniu w komentarzu, jakie działania ekologiczne wprowadziliście w poprzednim sezonie do swojego ogrodu i jakie działania nadal planujecie oraz w jaki sposób ten biohumus pomoże w realizacji planów. Widziałem kilka odpowiedzi i tak jak ogłosiłem w konkursie, wybrana zostanie najbardziej kreatywna odpowiedź. I tutaj zdecydowałem się, aby wybrać odpowiedź Bartosza L. Także Bartoszu, gratuluję i teraz przeczytam twoją odpowiedź. W ostatnim czasie, żeby być bardziej ekologicznym, wprowadziłem do mojego ogrodu warzywnika podwyższone grządki, których nie będę przekopywać. Wszystkie mikroorganizmy glebowe i grzyby mikoryzowe będą nienaruszone. Nie będę się musiał odbudowywać co roku po przekopaniu. Zrezygnowałem z nawozów mineralnych, sztucznych, zastępując je nawożeniem kompostem, obornikiem, gnojówką z roślin, na przykład pokrzywa. Zwalczam szkodniki środkami naturalnymi, na przykład oprysk z wywaru z czosnku. W moich planach jest w tym roku ściółkowanie, rabat z rębkami słomu, skoszoną trawą. Taki biohumus byłby idealny, żeby jeszcze bardziej być ekologicznym i żeby roślinki rosły jak na drożdżach. Świetna odpowiedź, naprawdę bardzo mi się podoba. Wszystkie twoje działania są jak najbardziej zgodne z dążeniem do naturalnego zagospodarowania ogrodu, a myślę, że biohumus w tej ilości 10 litrów na pewno pomoże wesprze twoje roślinki, żeby w naturalny sposób je zasilić, a przy okazji pomoże rozłożyć te wszystkie fragmenty w ściółce i całą tą ściółkę z rębki słomy, które zastosujesz. Także gratuluję tobie, Bartoszu, również podeślij mi swoje dane do wysyłki biohumusu na adres converscash@gmail.com.
Jeżeli dacie radę, miło by było, jakbyście podali namiar na paczkomat. Będzie mi prościej po prostu taką paczkę paczkomatem wysłać. Także jeszcze raz gratuluję zwycięzcom, a wszystkich Was zapraszam do dalszej części materiału. Zdjąłem wszystkie narzędzia, wymiotłem podłogę. Jak widzicie, miejsce mam już przygotowane pod dalsze prace. W kolejnym etapie będę demontował tą płytę z tymi prowizorycznymi haczykami, które miałem tutaj przygotowane. Ściankę będę układał z takich oto płyt przykręconych w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze widać, powinno być dobrze widać. I cała ścianka taka powstanie. Jak widzicie, tutaj mam taką drobną przestrzeń, to jest 50 mm, czyli będę mógł tu w przyszłości ocieplić i taki jest plan, żeby tutaj właśnie poupychać wełnę mineralną. Na ten moment jednak ocieplenie jest mi niepotrzebne i skupię się na stworzeniu tutaj tej przestrzeni do zagospodarowania narzędzi. Jak widzicie, również podłoga jest w opłakanym stanie. Ten domek ma już 2 lata. No i po prostu naniosłem różnych rzeczy z działki. Jak było mokro, to wchodziłem. Coś mi się wylało, coś chlapnęło, coś wysypało. I podłoga jest w nie najlepszym stanie. Miałem ją docelowo na samym początku zabezpieczyć jakimś linoleum, ewentualnie panelami tymi takimi sztucznymi, ale no nie zrobiłem tego, dlatego też plan jest taki, żeby w tym roku zająć się tą ścianką narzędziową i spróbować zrobić tą podłogę. Nie będę tej podłogi w tym odcinku robił, będzie to gdzieś w późniejszym etapie, być może gdzieś w lecie albo w jesieni, gdzie już będę miał w ogrodzie mniej prac. I taki projekcik sobie tutaj zorganizuję. No dobra, ja demontuję moją ściankę, a w zasadzie ten prowizoryczny wieszak, i będę zabierał się za przykręcenie moich płyt. Ale wkręty dobrałem. Solidne. No dobra. Widzicie, dorobione było na szybko na patencie. Dzięki temu również szybko da się to zdemontować. Dobra, całość trzyma mi jeszcze jeden wkręt. Albo i nie. Aha, dobra, te wkręty tu jeszcze przyłapały. Teraz puściło. A, dobra. Teraz już mam całkiem gotową ściankę. Tutaj od razu sobie zrobię małą inspekcję, czy się nic za tą płytą nie działo. O dziwo, nawet pająków jakichś nie ma większych, pajęczyn. Ale widać, że tutaj coś takie, jakieś lekkie odbarwienia są. Być może tu coś pod deskami lekko podsiąkało, ale nie ma jakichś znaczących odbarwień, więc myślę, że nie powinno się tutaj nic dziać. Być może to po prostu żywica tak wychodziła. Dobra, ja się zabieram za przykręcanie płyt. W pierwszej kolejności wykończę sobie tutaj ten brzeg. Brakuje mi tutaj płyty. Tu mam takie 2 skrawki, znalazłem jeszcze, które muszę przykręcić w ten sposób. I dopiero do tego, do tych płyt będę licował moje tamte płyty na tą ściankę. Dlatego też łapię sobie tutaj te płyty. One są troszkę szersze, ale ja je potem tutaj ładnie piłą obetnę. Także sobie wezmę wkręty. O. Trochę lipa, bo jest tylko podparcie w tym miejscu, tutaj nie za bardzo. I trzeba to zrobić w miarę równo. Już od początku sobie dobrze złapać. Dobra, ja sobie złapię wkrętem. O.
jeden. Drugi. I jeszcze jeden dam. Dobra. Tu się trzyma. A tutaj muszę kawałek dociąć. Od podłogi będzie 70,5. Gotowe. Tym lekko ściętym do dołu, żeby tu była szczelina równa na dole, to i tak mi się wyrówna. I jest gites. I tak jak poprzednio, po prostu przykręcam tutaj do poprzeczki. I to samo z na dole. Trzyma się. Tutaj mam już ściankę dokończoną. Zabudowany tym samym przewód elektryczny, który wchodzi do domku. Teraz mogę przykładać po kolei te płyty, które już mam docelowo na tą ściankę. Ale najpierw tu jeszcze sobie wymiotę te paprochy. Garść wkrętów do kieszeni i biorę się za przykręcanie płyty. I tak lecę do samej góry. Tutaj będzie mała docinka. Jak widzicie, dosyć prosta i szybka robota. Przykładamy, przykręcamy. Lecę już tak do samej góry. Tutaj będę miał dwa rzędy płyt, czyli jeszcze tutaj do tych krzesełek, które wiszą na ścianie, te płyty będą mi sięgały. Co zrobić z takimi łączeniami, kiedy nie trafimy na poprzeczkę? Ja mam oto takie docięte kawałki drewienek, które sobie tutaj włożę pomiędzy łączenie jednej i drugiej płyty i po prostu do tego drewienka tutaj złapię obie płyty i to będzie wtedy bardzo sztywne. Ja się zabieram do pracy i wrócę do Was, jak już sobie to wszystko tutaj poprzykręcam, podocinam. Powiem Wam, nie wiem jak ja to mierzyłem, ale zabrakło mi jeszcze 3 płyty. Czyli zamiast 6 powinno być 9, także muszę się udać w wiadome miejsce, aby takie płyty nabyć. Także co, wracam do Was, jak już takie płyty kupię, a tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda już 6 przykręconych płyt. W miarę to jest sztywne, myślę, że będzie spokojnie utrzymywało całą tą ściankę, którą planuję tutaj zrobić. W miejscach jeszcze, gdzie będę jakieś grubsze mocowania przyczepiał, tutaj pod spód dałem takie wsporniczki, te, które daję na łączenia, tak żeby całość na pewno mi tutaj wszystko, co potrzebuję, utrzymała i żebym nie miał problemów z tym, że mi się wkręty będą wyrywały z tej płyty. Szybka przerwa w materiale, a to dlatego, że chciałbym się podzielić z Wami, jakimi spodniami w ostatnim czasie jarałem się podczas wykonywania prac w ogrodzie.
Są to spodnie marki Mascot, model Advanced Ultimate Stretch. Spodnie te są mega rozciągliwe, mega wygodne. Posiadają takie wstawki tutaj na kolanach, przez co większy komfort pracy jest, gdy klękamy na mokrej, zimnej ziemi. Praktycznie przestają korzystać z nakolanników. A teraz świetna wiadomość dla Was. Właściciel sklepu WM Hurt jest moim widzem i dostrzegł, że korzystam z tych spodni właśnie podczas pracy na działce. Dlatego zaproponował minus 5% rabatu dla Was, dla moich widzów, na hasło Converse WM. Także myślę, fajna opcja, żeby nabyć czy takie spodnie, czy też inne produkty, które WM Hurt ma w swojej ofercie, a ma produkty głównie marek premium. Jest to odzież robocza, od spodni poprzez bluzy, rękawice, obuwie, także kto co potrzebuje. Jeszcze raz dziękuję firmie WM Hurt za tak świetny gest w Waszą stronę. I co? Wracamy do materiału. Słuchajcie, wróciłem, mam materiał, kupiłem od razu skrzyneczkę elektryczną, w którą będę mógł schować te moje oto ładowarki do kamerek. I co? Teraz pozostaje mi wymierzyć tutaj tą górną część, którą muszę jeszcze wyłożyć. W tym celu zmierzę sobie po prostu miarką, jaką tu mam odległość od tego, od tej belki tu przy samym końcu, tu do miejsca, gdzie ta płyta mi się kończy, tak? Czyli będę ciął tutaj na wymiar od góry na 39 i tutaj, patrząc na to, jak ma się płyta, będzie się kończyła, to jest 30, tak, czyli 39-30, ja to tutaj rysuję i będę wycinał. Jako że zapomniałem jak zawsze czegoś z domu, czyli nie wziąłem sobie piły, będę sobie musiał poradzić piłką ręczną. No trochę więcej roboty, ale robota będzie zrobiona. Czyli tak, 39. No, drugopis od Maja Współpracy i 30. Jest. Ja sobie teraz drugą płytę przyłożę. Tak, przyłożę ją sobie pod kątem, żeby tutaj była linia prosta pomiędzy tym moim 30 a 39, tak? Jupi, piu, 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 piu. Mam. Tutaj złapane. Tutaj troszeczkę jeszcze. Dobra, mam to i mogę odrysować. Odrysowałem, widzicie linię? I ten kawałek będzie do przykręcenia tutaj na górze. Słuchajcie, przykręciłem już tą płytę, jest docięta, jak widzicie, po skosie ładnie równo z tą belką. Dodatkowo przykręciłem już ten panel i wyprowadziłem sobie tutaj moje przedłużacz, który jest tutaj podpięty w skrzynce bezpiecznikowej i ładowarkę do kamery. A w tym miejscu przyczepię moją szafkę sterowniczą, w której schowam całą automatykę, elektrykę do kamerek. O, tutaj muszę wyciąć tylko obcążkami w plastiku w obudowie wejście na przewód, na przewody. O, to będzie wszystko wchodziło do skrzyneczki w tenże sposób. Ja teraz tą moją skrzyneczkę tutaj przykręcę. Może by lepiej było, jakby to równo było, ale... Dobra, już będzie tak jak jest. Nikt nie będzie tu przecież podziwiał, jak równo skrzynki są przykręcone. A tam parę milimetrów to czy w tamto. Dobra, wkręcik jeden. Wkręcik drugi. A, złapię jeszcze. Niech to nie lata tutaj.
Mamy to. Wybaczcie, skrzyneczka doprowadziła mnie do szału. Upchanie tutaj tego wszystkiego było dosyć kłopotliwe, aczkolwiek udało mi się. Ja ją sobie teraz tutaj już tak ostatecznie dokręcę i zabieram się za docinanie pozostałej płyty i już za właściwy montaż uchwytów. I tak ten montaż mi się tutaj dosyć mocno przeciągnął. Patrzcie, solidna ścianka, od razu lepiej to wygląda niż takie surowe dechy, nie? Spróbuję zrobić jeden myk i przyłożyć tą płytę, zobaczyć czy mi tutaj podejdzie, nie będę musiał może przycinać. I powiem wam, idealnie. Tu wiadomo, trochę tej deski widać, ale jak ja przykręcę płyt od góry, to mi się to zakryje. Czyli patrzcie, jednym cięciem tak naprawdę dwa kawałki dechy mam docięte. Super bonus w postaci paru minut na przycinanie tego wszystkiego. No, tu płyta zakryje elegancko, także jestem zadowolony, dokręcam i biorę się tutaj za ten ostatni kawałek, za przycinanie płyty. Tak to się robi na Rodosie. No i dobra, przykładam ostatnią płytę. O, wymiar idealny. Skręcam i mam ścianę gotową, także będę mógł się w końcu wziąć za przykręcanie moich narzędzi. Trochę dużo czasu zeszło z tą ścianką, ale no nic nie poradzimy. Tak to już wychodzi. Jeszcze zabrakło mi materiału, ale udało się opanować sytuację. Dobra. Pa, 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 para, pa, pa. Gites. To zabieram. I mogę się pochwalić opłytowaną ścianą. Także robię porządek, zamiatam wióry i przykręcam moje narzędzia. W końcu. Słuchajcie, przyniosłem sobie tutaj narzędzia, które chcę zamontować na mojej ściance. Mam dwa typy uchwytów, które chcę wykorzystać i zacznę po prostu od tych uchwytów, żebym sobie mógł resztę tutaj rzeczy rozplanować w późniejszym czasie. Pierwszy typ uchwytu jest to uchwyt na takich gumeczkach. On po prostu w momencie, kiedy wkładamy tutaj trzonek, zagniata się i nam trzyma tak jakby narzędzie. I to zastosuję do tych narzędzi z cienkimi uchwytami. Mam też uchwyty takie troszkę masywniejsze, znaczy mocniejsze moim zdaniem, które pod ciężarem narzędzia zagniatają się w dół. O, czyli nie pozwalają mu spaść. Im cięższe narzędzie, tym większy opór tak naprawdę tutaj siłę wywiera na ten punkt i jest mocniej trzymane. I to narzędzie zastosuję do trzymania właśnie tych grubszych narzędzi z większym trzonkiem. Zobaczymy, które uchwyty się lepiej u mnie sprawdzą. Mam nadzieję, że oba rodzaje będą ok. Także przystępuję do kręcenia. Jak ja to widzę? Tutaj od tej strony zastosowałbym chyba ten uchwyt. Już wstępnie przymierzałem. Gdzieś w tym miejscu. Ta wysokość jest ok, żeby tu po prostu mi wszystko zwisało i nie dotykało podłogi, żebym mógł coś jeszcze tam postawić ewentualnie. I tu będę miał miejsce na powieszenie jakiejś maczety, na przykład jakieś takie narzędzie, które cały czas używam. Także tutaj zabieram się za przykręcenie tego. Śrubka w dłoń. O. I najpierw sobie złapię w jednym punkcie. Będzie tu ten otworek był montażowy. Tutaj jest otworek montażowy. W jednym punkcie ta wysokość nie jest jakoś przeze mnie idealnie dobrana, ale no nie mam potrzeby jakoś tutaj cudować. Mniej więcej.
Gdy już jedną śrubkę mam za paną, przesuwam sobie, ustawiam poziomicę. Mniej więcej ustawiam tak, żeby tutaj równo wyszło. Jest i kręcę drugą. Nic się nie przestawuje o nic. I tak oto mam przykręcony pierwszy uchwyt. Mi się dwa wkręty spokojnie wystarczą. Tu będą lekkie narzędzia. Ja te narzędzia sobie od razu tutaj zamocuję. Proszę. Pyk. Odstęp mały. A w sumie to nie odstęp, tylko tak na przemian trzeba zrobić. Mi się wydaje, żeby to tak dobrze siedziało. Raz jedno wyżej, jedno niżej. O. To z kolei wyżej. O. Tutaj miotłę dam. Czy miotłę na końcu dam? Miotłę na końcu dam. O, bo jest szeroka. O. I tutaj haczka. Jeszcze jedna wejdzie. O. Patrzcie. Mam już elegancko zamontowane narzędzia. Dosyć solidnie są trzymane. Wiadomo, nie jest to jakiś taki sztywny uchwyt, bo dół będzie latał, huśtał się, ale dzięki temu mam możliwość sobie wcelowania tymi narzędziami i żeby jedno na drugie nie zaczepiało się. Tu wiadomo, jedno wyżej, jedno niżej, to mi nie przeszkadza. Tam na samej górze może jakąś półeczkę zrobię, ale to pomyślę. Na razie kręcę drugi uchwyt na pozostałe, tym razem grubsze narzędzia. Powiem wam, ostatnio heheszkował ktoś ze mnie, że dyszę strasznie w trakcie nakrywania. Kurczę, też to zauważyłem przy montażu i to też mnie denerwuje. Ale ostatnio zrobiłem sobie badania, wysłała mnie pani doktor. I się co okazało? I się okazało, że mam przegrodę nosową krzywą i mnie pod nóż wysyłają. Kurde, nie wiem, czy iść, czy nie iść. Słyszałem dużo dobrego o tych zabiegach. Ale jednak jest to obawa jakaś, nie? Jednak to zabieg operacyjny i ryzyko, kurde. Co myślicie? I zrobić tą przegrodę? To nie tylko kwestia tego, że przy nagraniach dyszę, ale to, że generalnie w nocy chrapię. Gdzieś po jakichś schodach wejść czy coś, to zaraz też zadyszka, bo przez noc nie mogę oddychać półkami. Także przy takich wspinaczkach nie pogadam z nikim. O. Siedzą uchwyty. Gites, tu jest równo. Jest równo. Patrzcie, jaka szybko robota. No te uchwyty są fajne, bo nie trzeba tutaj kombinować i wkrętów w ścianę napierdzielać. A można dosyć fajnie sobie to ogarnąć. O, dobra, próbuję wieszać. Szpadelek, szufla znaczy. O, może tak złapię, będzie pewniej. Może tak. Kurde, coś jakoś tak nie... Chyba źle to coś robię. O, tak powinno to być, żeby się tutaj zaparło. No i dobra, i ustawiam te narzędzia w takim razie. Coś źle robię, czy nie wiem. Jakieś krzywo one wiszą na tym. Dobra, jest ok. Teraz widełki. Kurde, coś wam powiem nie tak z tymi uchwytami. Albo ja źle to montuję. Coś chyba źle montuję. Mi się wydaje. Nie wiem, czy ich na odwrót, nie. No nie, tak o powinno być. Wiecie co? Nie wiem, te chyba nie podobają mi się te uchwyty. Do wieszania rzeczy. Czekajcie, spróbuję cieńsze narzędzie powiesić na tym. Cieńsze spoko, a czy tutaj jak dam grubsze będzie spoko?
No spoko, trzyma też. Nie, chyba te lepsze są z gumkami, wam powiem. Jakbyście szukali, to mi się wydaje, że te uchwyty z gumkami są lepsze, pewniejsze po prostu. Bo tutaj sobie jak złapiemy tą gumką, to ona to na samej gumie już trzyma dobrze. A tutaj tak jakby, no to tak wisi w powietrzu. Nie podoba mi się to, że to tak wisi w powietrzu. Jeszcze przekrzywia mi to narzędzie. No, powiem tak. Jeżeli szukacie czegoś do organizacji, to chyba te uchwyty. One są zarąbiste. Te są uchwyty świetne. Te są trochę gorzej. Ja sobie tu na razie powieszę te narzędzia. Ale no, dupy nie urywa, jak to mówią, nie? Zresztą... No dobra, jakoś tam powieszę, nie? Ale trzeba się przyzwyczaić chyba do nich. Nie są tak łatwe jak te po lewej. Dobra, to widzicie. Macie porównanie dwóch typów uchwytów. Sami zdecydujcie, czy według was jeden z nich jest lepszy, czy chcecie spróbować obu, ale ja bym od siebie polecił chyba tamten właśnie. Tamte uchwyty. O te. Jakoś tak ładnie to wygląda, a to tak, tak wisi niepewnie. No. Także co? Ja tutaj sobie resztę narzędzi wieszam i zaraz do was wrócę jeszcze. Słuchajcie, patrzcie, skończyłem ściankę narzędziową. Tak prezentują się moje narzędzia i tak prezentuje się nowa ściana, którą dzisiaj skręciłem. W końcu będę miał porządek, w końcu nie będę się potykał o wszystko, co wrzucę do chatki. Będę w łatwy sposób w stanie powiesić to, co wziąłem ze ścianki. Są to narzędzia, których głównie używam. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe narzędzia, dla których jeszcze miejsca nie znalazłem, muszę najpierw pozbyć się grilla. Grill wyjedzie na zewnątrz do takiej szafy ogrodowej, prawdopodobnie zamykanej. No szkoda miejsca, żeby tutaj grilla trzymać, gdzie naprawdę by się przydało to miejsce, żeby coś innego tutaj zorganizować. Poza ścianką narzędziową ogarnąłem jeszcze na szybkości dzisiaj szafeczkę na moje routery, jakieś tam ładowarki i rzeczy do kamerek, żeby to po prostu nie straszyło, nie wisiało, a żeby był porządek. Skorzystałem z okazji, że musiałem pojechać po materiał i taką szafeczkę kupiłem. Także co, ja się z tego miejsca z wami żegnam, a w zasadzie to się pożegnam z wami z tego miejsca, z którego zapowiadałem tą ściankę narzędziową. Zobaczcie, jak to teraz ładnie wygląda. Teraz nie będzie mi wstyd nagrywać z otwartymi drzwiami do altanki, tylko będę mógł śmiało przejść obok i po prostu nie wstydzić się tego, że mam bałagan. Także co, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zainspirowałem was do zorganizowania narzędzi u siebie w domku, na działce, czy też przy domu w jakiejś szopce. Warto mieć porządek, warto utrzymać te swoje narzędzia w porządku. Nie obijają nam się po ziemi, nie niszczą tak szybko, no i bezpiecznie jest, wiadomo. Ja mam małe dziecko, także wiszące narzędzia zabezpieczone dobrze, no stanowią mniejsze zagrożenie niż narzędzia wrzucone gdzieś, gdzie młody może wsadzić paluchy i sobie je pociąć. Także co, jeszcze raz się żegnam, na razie, cześć!